Te pieniądze unijne są bardzo ważne, bo one tak naprawdę pozwalają naszym wszystkim placówkom oświatowym odnowić się, zmienić swoje otoczenie, no przede wszystkim poprawić warunki uczniom. Jeśli chodzi o ten ostatni projekt, który wynosi 6,5 miliona złotych, on będzie dotyczył 3 placówek oświatowych w mieście, między innymi przedszkola, ale najważniejszą częścią tego projektu to jest termomodernizacja szkoły podstawowej numer 1. Ta termomodernizacja pomoże nam wreszcie zmienić tą szkołę. Ona, z nią były duże problemy, również ze względu na to, że ona też częściowo jest obiektem zabytkowym i te starania, przygotowania musiały trochę trwać, żeby uzgodnić pewne rzeczy związane z remontem. Od dziesięcioleci takim największym problemem to była wilgoć w szkole, czyli pomieszczenia, które znajdują się w tak zwanym przyziemiu, tam są toalety uczniowskie, odpadały kafle, ciągle coś się działo, generalnie bardzo nieprzyjemnie. Wilgoć, która przy cieknącym dachu pojawiała się na ścianach w gabinetach lekcyjnych. I to, że w szkole przez to było ponuro, no klimat, ja już nie mówię tutaj o bezpieczeństwie jakimś zdrowotnym uczniów, bo tu nie było zagrożenia, tego pilnowaliśmy bardzo, dlatego był taki moment, kiedy gabinety lekcyjne nawet były wyłączone, dbając o bezpieczeństwo i nauczycieli, i uczniów, ale tym największym problemem było to, że przez wiele, wiele lat tak naprawdę nie było tu żadnej modernizacji. Ciągle przerażało wszystkich to, że główny budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków. Jest to budynek z 1896 roku, czyli swoje lata ma i praktycznie przez cały swój żywot jest użytkowany jako szkoła. Szkoła podstawowa numer 1, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie do tak zwanego Nowego Miasta, kwadratu, ścieżki nad Kłodawką. Jest to kolejny element, który zostanie odnowiony w ramach tych prac rewitalizacyjnych. Podkreślę tylko, że no już blisko 3 lata temu do dyspozycji mieszkańców został oddany kwadrat, czyli plac Nieznanego Żołnierza. Od 2 lat cieszymy się ścieżką nad Kłodawką. Jest remontowana ulica Chrobrego i Mieszka I, także zupełnie wpisuje się w ten trend remont szkoły podstawowej numer 1. Bardzo to cieszy, ponieważ faktycznie ten rejon rewitalizacji miasta zyskuje zupełnie nowy blask.